Kryminatorium. Do londyńskiego więzienia przybył kat Albert Pierpoint. Tego pana powinniście już kojarzyć z odcinka numer 118. Kat miał tam powiesić kolejnego skazańca. Nie boję się szubienicy. Po mojej śmierci wrócę tu, bo moja misja nie została jeszcze zakończona. Skazany już wcześniej przekazał więziennemu naczelnikowi list do rodziny. Swoje ubrania zapisał słynnemu Muzeum Figur Woskowych. Tam po jego egzekucji w specjalnej komnacie grozy miał stanąć jego woskowy sobowtór, który miał mieć nawet jego prawdziwe ubranie. Właściciel ubrań do paczki dołożył też swoje ręcznie spisane instrukcje dla dyrektora muzeum. Ubranie musi być zawsze w idealnym stanie. Spodnie nie mogą być pogniecione i mają mieć zawsze równy kant. Mankiety koszuli powinny być odkryte. I sprawa najważniejsza – włosy. Proszę je starannie przygładzić i pamiętać o moim przedziałku. Pragnę wyglądać idealnie na tle innych morderców odlanych z wosku. Władze więzienia nie zgodziły się, aby egzekucja była publiczna. Rankiem 10 sierpnia 1949 roku, kilka minut przed wejściem kata do jego celi, strażnik więzienny pyta skazańca, czy ten życzy sobie szklaneczkę brandy. O, tak. Przynieś mi największą, jaką znajdziesz, staruszku. Wypija do dna. Po czym bierze głęboki oddech i spogląda na zegar. Wybija godzina 8 rano. Klucz w zamku drzwi przekręca się. A próg celi przekracza kat. Albert to ostatnia osoba, którą widzi skazaniec. Chwilę później zakłada na jego głowę kaptur. Tym skazanym mężczyzną, o którym mowa, jest 40-letni John George Hay, znany bardziej jako kwasowy morderca. Na swój przydomek zasłużył tym, że, jak się pewnie domyślacie, zwłoki swoich ofiar rozpuszczał w kwasie siarkowym. Był zuchwały i pewny siebie. Przekonany, że bez ciała nie ma zbrodni, wierzył, że nigdy nie zostanie skazany. Pomylił się i to bardzo. Gdy szczegóły jego morderstw wyszły na światło dzienne, angielska prasa nazwała je najbardziej wstrząsającymi zabójstwami w historii Wielkiej Brytanii. Ciała rozpuszczone w kwasie. Brzmi to niezwykle makabrycznie, przyznajcie. Takiego wątku na kryminatorium chyba jeszcze nie mieliśmy. Ja nazywam się Marcin Myszka i dziś wspólnie z moją ekipą aktorów i lektorów przedstawimy historię jednego z najgłośniejszych seryjnych zabójców w historii Wielkiej Brytanii. Pamiętajcie, nowe mroczne kryminalne historie w każdy poniedziałek na Spotify i oczywiście tych wszystkich mniej znanych aplikacjach podcastowych. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Jak to często bywa w przypadku seryjnych zabójców, na początku nic nie wskazywało, że urodzony w roku 1908 John zostanie przestępcą. Choć wychowywał się w kochającej i religijnej rodzinie, jego dzieciństwo było dość osobliwe, o czym w książce Kwasowy morderca napisał David Briefet. Jego rodzice byli członkami bardzo konserwatywnego ruchu religijnego, zwanego braćmi plymuckimi. Jako skrajni puryści i antyklerykałowie skutecznie oddzielili swojego syna od grzesznego świata zewnętrznego. Z tego powodu mały John został pozbawiony wielu rzeczy, do których dostęp mieli jego rówieśnicy. Chłopiec nie zna Bożego Narodzenia. Nie wie, jak to jest mieć kolegów. Nie uprawia sportu, nie bierze udziału w jakichkolwiek rozgrywkach. Zamiast tego godzinami czyta wskazane przez rodziców fragmenty Biblii. Ojciec ostrzega go przed złem tego świata i czyhającymi na każdym kroku pokusami, które zepchną Johna w najniższe poziomy piekła. Każdego dnia słyszy, że we wszystkich swoich działaniach powinien uważać, aby nie zasmucić Pana. Gdy John wielokrotnie pyta ojca, dlaczego koledzy z klasy dokuczają mu i naśmiewają się z jego rodziny, on odpowiada:
Synu, dzieje się tak, ponieważ nas wybrał Bóg, a ich nie. I teraz oni są o to zazdrośni. Pan nigdy nie wybiera ludzi takich jak oni, pełnych grzechu i niewiary. Dlatego musimy podążać Jego ścieżkami, choćby wszyscy dookoła pluli na nas i rzucali w nas kamieniami. Chłopiec nie ma powodu, aby nie wierzyć własnemu ojcu. Tym bardziej, że według zapewnień ojca ten został wybrany i to dwukrotnie. Najpierw przez szatana, a później przez Boga. Mężczyzna miał na czole charakterystyczne znamie, niebieskawą plamkę, która według jego własnych słów była znakiem samego diabła. Został naznaczony, bo bardzo zgrzeszył w dzieciństwie. Jednak dobry pan zlitował się nad nim i ocalił go przed szatanem. Matka Johna co prawda nie ma podobnego znaku, ale i na to udaje się znaleźć wytłumaczenie. Jest ona aniołem, którego zesłał Bóg. Opowieści rodziców robią na chłopcu ogromne wrażenie. Za każdym razem, gdy widzi kogoś na ulicy, to obserwuje tę osobę i przygląda się, czy przypadkiem nie ma ona takich znamion jak jego ojciec. Myślałem, że byłem kimś wyjątkowym. Synem anioła i grzesznika. To budziło we mnie niepokój. Bałem się popełnić grzech, który zostawiłby po sobie ślad na moim czole. Jednak już wkrótce przekona się, że drobne przewinienia i kłamstwa uchodzą mu na sucho. Diabeł go więc nie naznacza. Młodzieńcza ciekawość wygrywa. Postanawia sprawdzić, jak daleko może się posunąć, aby szatan nie zostawił śladu na jego skórze. Coraz częściej kłamie, zaczyna kraść, a po szkole wdaje się w bójki z wyśmiewającymi go rówieśnikami. I co? I nic. Na jego ciele nie pojawia się żadne znamie. Nastolatek zaczyna żyć w przekonaniu, że cokolwiek zrobi, to i tak będzie bezkarny. Dochodzi również do wniosku, że do tej pory był przez swoich rodziców oszukiwany. Kłamstwo nie było dla niego grzechem, było najlepszym środkiem do zdobycia upragnionego celu. Po ukończeniu szkoły znalazł zatrudnienie. Była to praca fizyczna, w której wytrzymał tylko kilka miesięcy. Nie znosił brudu i zmęczenia, dlatego na życie chciał zarabiać głową, a nie mięśniami. Zaczyna sprzedawać polisy ubezpieczeniowe. Był niezwykle przekonujący. Potrafił namówić każdego do wszystkiego. Szybko stał się idealnym sprzedawcą. Nosił najlepsze garnitury, miał gładko przyczesane włosy i stylowy wąsik. W jego niebieskich oczach krył się przenikliwy błysk, który na wielu jego klientach robił ogromne wrażenie. Życie, którego do tej pory nie znał, zaczęło mu się bardzo podobać. Miał w końcu przyjaciół, wyglądał modnie, kobiety też się za nim oglądały. Im więcej kłamie, tym większe korzyści osiąga, co za tym idzie, ma coraz więcej pieniędzy. Policja po raz pierwszy zwraca na niego uwagę, gdy ten próbuje sprzedawać samochody, które do niego nie należą. Interes kręci się bardzo dobrze, ale po kilku miesiącach John zostaje aresztowany i trafia do więzienia. W zamkniętej celi spędza 15 miesięcy. Za swoje przewinienia zostaje wykluczony z religijnej wspólnoty. Rodzice przestają utrzymywać z nim kontakt. On jednak nie bardzo się tym przejmuje, bo wtedy po jego głowie krążyły już myśli zupełnie innego rodzaju. Kiedy odkryłem, że istnieją łatwiejsze sposoby zarabiania na życie niż siedzenie w biurze przez długie godziny, nie zadawałem sobie pytania, czy postępuję dobrze, czy źle. Wydawało mi się to nieistotne. Powiedziałem wtedy sobie, że właśnie to chcę robić, a ponieważ miałem ku temu możliwości, podjąłem decyzję. Zaczyna podrabiać dokumenty. Dzięki temu wyłudza luksusowe towary. Później sprzedaje je po znacznie zaniżonych cenach. Dorabia się sporej sumy, po czym znowu ląduje w więzieniu. Tym razem na kilka lat. Nie poddaje się jednak i po wyjściu z więzienia próbuje swoich sił w zupełnie nowej branży. Choć nie był prawnikiem, otworzył 3 kancelarie. Wydrukował własne wizytówki i zaczął ogłaszać się w lokalnych gazetach. Oferował sprzedaż udziałów, które wcześniej miały należeć do jego zmarłych klientów. Oczywiście po cenie niższej niż rynkowa. Ludzie zaczęli wysyłać mu pocztą czeki, z których zaczął się utrzymywać. Wpadł, ponieważ popełnił błąd na jednym z wydrukowanych dokumentów sprzedaży.
Zwróciła na to uwagę pewna jego bogata klientka i o swoich podejrzeniach poinformowała policję. Zapłaciłam tej kancelarii ogromną sumę za udziały, których wciąż nie otrzymałam, choć czekam już kilka miesięcy. Przeglądając dokumenty, spostrzegłam pomyłkę, której być nie powinno. W pisowni nazwy miasta, w którym kancelaria rezyduje, kilkukrotnie zrobiona jest literówka. I to za każdym razem w innym miejscu. Ja nie sądzę, żeby radca prawny mógł popełnić tak podstawowy błąd. Dlatego obawiam się, że zostałam przez tego człowieka oszukana. Policjanci szybko potwierdzili obawy tej kobiety. Wkrótce John po raz trzeci już wylądował w więzieniu. Tym razem w celi miał spędzić 21 miesięcy. Cały pobyt za kratkami poświęcił na udoskonalenie kolejnego planu. Chciał go zrealizować, gdy tylko wyjdzie na wolność. Chcąc żyć na poziomie wyższych sfer, musiał nauczyć się popełniać zbrodnie doskonałe. Uważał się za kogoś lepszego od drobnych oszustów i rzezimieszków, z którymi został uwięziony. Postanowił to udowodnić całemu światu, ale przede wszystkim sobie. Od współwięźniów szybko pozyskiwał coraz to nowsze i bardziej przydatne informacje. To oni zwrócili uwagę na elementy, z których wcześniej nie zdawał sobie sprawy. Pamiętaj, przyjacielu, że najsłabszym ogniwem oszustwa jest ofiara, która widzi twoją twarz. Nie możesz przecież założyć maski jak podczas napadu na bank. Musisz wzbudzać zaufanie. Ofiara może cię jednak później łatwo rozpoznać na zdjęciu. Z doświadczenia wiem, że na 10 z nas w końcu wpada 9. Chcąc popełnić przestępstwo doskonałe, musisz wyeliminować najsłabsze ogniwo. A w przypadku oszustwa jest nim ofiara. Te słowa John bierze sobie głęboko do serca. Kolejne miesiące poświęca na przestudiowanie brytyjskiego prawa karnego. Dochodzi do prostego wniosku. Jeśli nie będzie ciała, nie będzie też zbrodni. Ale co zrobić, aby człowiek zniknął tak zupełnie, bez śladu? Odpowiedź znajduje w jednej z książek, która opisywała sprawę oszusta i mordercy, George'a Sareta. Ten przestępca rozpuszczał ciała swoich ofiar w kwasie siarkowym. Bez śladów i dowodów zbrodni. John jest zafascynowany tym zabójcą. Co prawda 10 lat wcześniej Francuz został schwytany i stracony, ale John przecież może być sprytniejszy i mądrzejszy. Na pewno nie popełni tych samych błędów co jego idol. A jego plan jest prosty. Zbliży się do bogatych osób, zyska ich zaufanie, później zostanie wspólnikiem w interesach. Na koniec, po zabójstwie, przejmie ich majątek i sprawi, że jego ofiary znikną bez śladu. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Nikt mi niczego nie udowodni. Tylko ja mogę tego dokonać. Jestem przecież sprytniejszy niż ten francuski partacz. Poznaje więc działanie kwasu siarkowego. Gdy pracował w więziennym warsztacie blacharskim, miał do niego niemal nieograniczony dostęp. Wykradał niewielkie ilości i magazynował je w swojej celi. Gdy strażnicy go nie widzieli, rozlewał żrącą substancję do kilku puszek. W każdej puszce była inna ilość tej trującej substancji i o innym stężeniu. Do pojemników wkłada martwe myszy i czeka, obserwując, w jakim czasie kwas rozpuści wszystkie tkanki i kości. Robi notatki, kreśli, wylicza. Niedługo później opracowuje swój własny wzór, który potem wykorzysta. Latem 1944 roku John w końcu opuszcza więzienne mury. Jest przekonany, że dopiero teraz nadchodzi jego czas. Czuje się geniuszem zbrodni. W zachodnim Londynie wynajmuje niewielki garaż. Tam zawozi beczki. Wypełnia je kwasem, który kupuje na podstawie podrobionych dokumentów. Teraz nadchodzi czas, aby wprowadzić w życie swój idealny plan. Pierwsza ofiara niemal sama wpada mu w ręce. W londyńskim domu publicznym wpada na swojego dawnego przyjaciela, a jest nim William McSwan. Mężczyzna pochodzi z bogatej rodziny, która żyje z pobierania czynszów z 6 posiadłości. 10 lat wcześniej John pracował u niego jako szofer.
Teraz, gdy ich drogi się zeszły, dawni przyjaciele zaczynają spędzać ze sobą coraz więcej czasu. O tym, w jaki sposób John ściągnął Williama do swojego warsztatu, opowiedział biorący udział w śledztwie inspektor Symes. John powiedział, że prowadzi warsztat naprawy maszyn, na co William odparł, że ma kilka takich, które wymagają pilnej naprawy. John zgodził się zająć nimi bez żadnej zwłoki. Zaprosił też przyjaciela, by towarzyszył mu podczas naprawy, aby wspólnie mogli powspominać stare dobre czasy. Już na miejscu ogłuszył Williama tępym narzędziem, a następnie podciął mu gardło. Opis tego, co nastąpiło później, opublikowany w brytyjskim kwartalniku Seryjni Zabójcy, może przyprawiać o mdłości. Wrażliwym słuchaczom sugeruje więc przewinięcie nagrania o kilkadziesiąt sekund. Najpierw zdjął kosztowności i ubranie ofiary. Beczkę położył na boku i przyciągnął do niej ciało. Zajęło mu to pół godziny, ponieważ musiał złożyć ciało na pół, aby je zmieścić. Nogi przycisnął jak najbliżej tułowia. Dopiero wtedy był w stanie wepchnąć zwłoki do środka. Z trudem postawił beczkę pionowo. Owinął wokół siebie płaszcz przyjaciela i przystąpił do następnego kroku, wyliczonego według przygotowanego wcześniej wzoru. Włożył fartuch i gumowe rękawiczki, po czym zaczął napełniać beczkę kwasem. Miał z tym spore trudności, ale w końcu udało mu się wlać pierwsze wiadro. Kwas przedostający się do organizmu wytworzył opary, a to uniemożliwiło Johnowi kontynuowanie roboty. Tego elementu nie przewidział. Garaż miał bardzo słabą wentylację, więc kilka razy John musiał wychodzić na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Minęły godziny, zanim zwłoki zostały całkowicie zanurzone w bulgoczącej cieczy. Zimny do tej pory kwas, reagując z wilgocią ciała, stał się intensywnie gorący. Zmęczony John zakrył beczkę, zamknął garaż i poszedł do domu, by się przespać. W tym czasie jego były przyjaciel wolno zamieniał się w płynny szlam. Do garażu wraca dwa dni później. W beczce widzi już czarną substancję, która pokryta jest czerwonymi smugami. Smród jest nie do zniesienia. Używa metalowego pręta, aby wymieszać zawartość beczki. Sprawdza tym samym, czy William na pewno całkowicie się rozpuścił. John jest z siebie zadowolony. Co prawda cała substancja jest znacznie bardziej zakrzepła niż się spodziewał, ale ostatecznie jest dosyć płynna, aby wylać ją w duży odpływ kanalizacji. Tam lądują też niewielkie pozostałości kostne, które zostały na dnie beczki. Tym oto sposobem William McSwan spływa do kanalizacji Londynu, a potem do Tamizy. John doznał prawdziwej euforii. Zamordował człowieka i nikt nigdy nie będzie w stanie odnaleźć ciała. Brak dowodów zbrodni stał się dla mordercy potwierdzeniem jego własnego geniuszu. Po wyczyszczeniu beczki postanowił zadbać o przejęcie majątku swojej ofiary. Zgłosił się do rodziców zamordowanego. Z przykrością zmuszony jestem poinformować państwa, że wasz syn uciekł pilnie do Szkocji. Wczoraj otrzymał powołanie do wojska. Stwierdził, że nie stworzony jest do noszenia munduru i strzelania do ludzi. To też bez zbędnej zwłoki postanowił opuścić nasz kraj. Wróci, jak tylko sytuacja na to pozwoli. Kazał mi również przeprosić, że nie miał czasu się pożegnać. Zostawił jednak pożegnalny list. Wtedy cały czas trwała II wojna światowa, a William wielokrotnie opowiadał rodzicom, że gdy tylko upomni się o niego armia, to on ucieknie. Dlatego też McSwanowie nie mieli powodów, by Johnowi nie wierzyć. Tym bardziej, że przekazał im list napisany ręką ich syna. Nie wiedzieli jednak, że prawdziwym autorem listu jest zabójca. Gdy John Hay przygotował już wszystkie dokumenty przepisujące na niego posiadłości Williama, okazało się, że jego były przyjaciel nie był z nim do końca szczery. Akty własności wskazywały jasno, że prawdziwymi właścicielami wciąż pozostają jego rodzice.
Wiedział, że musi doprowadzić swój plan do końca. Dlatego postanowił się zbliżyć do tych ludzi. Udało mu się to w lipcu następnego roku. Niedługo później starzy Maxwellowie również zniknęli w tajemniczych okolicznościach. John przedstawia wersję, że ci wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał przebywać ich syn. Jednak zanim do tego doszło, przepisali na niego wszystkie swoje nieruchomości. Jako dowód pokazuje listy oraz pełnomocnictwa. Podpisy pod tymi dokumentami wydają się być autentyczne, więc urzędnicy niczego nie podejrzewają. Nigdy tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób zginęli. Osady z beczek, w których rozpuścił ich ciała, spłynęły do londyńskiej kanalizacji. W krótkim czasie kwasowy morderca skutecznie wymazał ślad po całej rodzinie. Nikt nigdy nie zgłosił ich zaginięcia i nigdy byśmy się o tym nie dowiedzieli, gdyby on sam się do tej zbrodni nie przyznał. John od razu sprzedał wszystkie nieruchomości należące do rodziny, którą zamordował. Majątek, który przejął, wynosił równowartość dzisiejszych 100 tysięcy funtów. Z taką kwotą mógł spokojnie żyć przez kilka kolejnych lat. Ale on potrzebował znacznie więcej pieniędzy. Chciał mieć drogie samochody, modne ubrania, nie oszczędzał właściwie na niczym. Dlatego pieniądze z jego portfela znikały równie szybko jak ciała jego ofiar. Był lekkomyślny i rozrzutny. Myślał sobie, łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie martwił się tym, bo był pewny, że następnym razem zdobędzie jeszcze więcej. Skoro nikt nie podejrzewał go o dokonanie 3 morderstw, to dlaczego miałby go podejrzewać o kolejne? Czuł się nietykalny i nie zamierzał na tym poprzestać. 2 lata później John znów tonie w długach. Jego wybór pada więc na małżeństwo Hendersonów. Pan Henderson i jego żona byli niezwykle majętni. Pili najlepsze alkohole, dużo podróżowali i mieli piękne domy. John odpowiedział na ich zgłoszenie o sprzedaż nieruchomości. Przedstawił się jako ekspert w tej branży i zaoferował swoją pomoc przy transakcjach. Przez 5 kolejnych miesięcy zdobywał ich zaufanie. W wolnych chwilach grał Hendersonom na fortepianie. Opowiadał zmyślone historie na temat swojego życia, a nawet obdarowywał ich upominkami. Twierdził, że od pewnego czasu pracuje nad pewnym wynalazkiem, który może zrewolucjonizować przemysł. Tym bardzo zaimponował małżeństwu. Nic więc dziwnego, że ci z czasem zaczęli traktować go jako członka swojej rodziny. Do tej pory otaczali nas wyłącznie podli ludzie, którzy za wszelką cenę chcieli nas wykorzystać i oszukać. Dlatego cieszę się, że Bóg zesłał nam ciebie, przyjacielu. Nikt inny nie potrafi tak zadbać o nasze interesy. Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś zechciał z nami zamieszkać. John nie miał nic przeciwko, a nawet szczerze na to liczył. Wprowadza się do nich pod koniec 1947 roku. Hendersonowie pomagają mu nawet wynająć nowy garaż. Tam miał pracować nad swoim wynalazkiem. Kilka tygodni później John Hay sprowadza tam 2 beczki. Ma już trochę doświadczenia, więc tym razem zaopatrzył się w nieco większe beczki niż wcześniej. Przygotował też odpowiedni zapas kwasu siarkowego. 12 lutego 1949 roku przywozi Hendersona do garażu. Chce mu pokazać efekty swojej pracy. Doktor Henderson lubi nowe wynalazki, więc chętnie zgadza się odwiedzić warsztat Johna. Na miejscu kwasowy morderca strzela mu w tył głowy. Następnie wraca po kobietę. Opowiada jej, że mąż doznał wypadku w garażu. Jadą do tego miejsca wspólnie. Niedługo później kobieta traci życie w identyczny sposób. Ciała małżonków rozpuszcza w kwasie, a gdy zawartość beczki jest już gotowa do opróżnienia, nagle John spostrzega, że jego nowy garaż nie ma doprowadzonego odpływu kanalizacyjnego, jaki był w poprzednim. John zdaje się jednak tym zupełnie nie przejmować. Mimo że na dnie beczek wciąż znajdują się rozpuszczone kawałki ciał Hendersonów, wylewa całą ich zawartość na podwórze przed garażem, pomiędzy stertą ziemi i starego gruzu.
nie zawraca sobie głowy tym, że pozostawia tak oczywiste dowody swojej winy. Czuje się całkowicie bezkarny i nieuchwytny. Bo nawet jeśli ktoś przypadkowo znajdzie te drobne kawałki kości, to przecież i tak nigdy nie domyśli się, do kogo wcześniej należały. A tym bardziej już nie będzie w stanie odkryć, kto zamordował tych ludzi. Teraz musi wykonać jeszcze ostatnią część planu. Wytłumaczenie nagłego zniknięcia małżeństwa Hendersonów, a później przejęcie całego ich majątku. Podrabia pismo zamordowanej kobiety i wysyła listy do jej znajomych. Tłumaczy w nich nagły wyjazd pary. Najdłuższy, bo aż 15-stronnicowy list adresuje do brata kobiety, który zaniepokojony brakiem kontaktu z siostrą i jej mężem zadaje Johnowi mnóstwo pytań. Chce również powiadomić o tym fakcie policję. Napisane ręką Johna słowa kobiety brzmią jednak wystarczająco wiarygodnie. Kochany bracie, zauważyłeś już pewnie naszą nieobecność. Zmuszona teraz jestem wyznać ci powody naszego nagłego wyjazdu. Otóż mój mąż musi się na jakiś czas ukryć przed policją. Niedawno dokonał nielegalnej aborcji, przez co popadł w poważne kłopoty. Aby uniknąć jego aresztowania, udaliśmy się do południowej Afryki, gdzie zamierzamy osiąść na stałe. Wszystkie nasze dobra w Anglii przepisaliśmy Johnowi, któremu bezgranicznie ufamy. Nie szukaj nas i nie próbuj nawiązywać kontaktu, aby nie naprowadzić policji na nasz ślad. Odezwę się do ciebie, gdy sytuacja nieco się uspokoi. Ściskam cię mocno. Podobnie jak w przypadku Hendersonów, John sprzedał cały zapisany mu dobytek. Tym razem wzbogacił się bardziej niż poprzednio, ale pieniędzy i tak wystarczyło mu tylko na rok. Dlatego bardzo szybko zaczął rozglądać się za kolejnym celem. Jego wybór padł na bogatą, 69-letnią wdowę o imieniu Olive. Przedstawił się jako inżynier, biznesmen oraz inwestor. Jadali wspólne kolacje w hotelowej restauracji. Wdowa otwarcie opowiadała nie tylko o sobie, ale i o chęci pomnożenia swojego ogromnego majątku. Kwasowy morderca wiedział, że takiej okazji nie może przepuścić. Widzę, że zna się pan na zarabianiu pieniędzy jak nikt inny w tym kraju. Chciałabym otworzyć firmę produkującą sztuczne paznokcie. Jak pan sądzi, czy taki interes przyniesie mi duży zysk? Ogromny. Nie uwierzy pani, ale ja już od kilku lat noszę w sobie ten sam pomysł. Zacząłem nawet wstępne projekty i szkice. Potrzebuję tylko odpowiedniej wspólniczki, kobiety o wysokim poczuciu elegancji i dobrego gustu. Pani wydaje się być idealna, bo pani wie, jakich paznokci pragną inne kobiety. Ja znam się może na zarabianiu, ale na kobiecych paznokciach nie bardzo. Z nieba mi pan spadł. Z pana talentem do pomnażania pieniędzy i z moimi pomysłami moglibyśmy stworzyć interes, który podbije całą Anglię. Co tam Anglia? Podbijemy cały świat. Przecież każda wytworna dama pragnie mieć piękne paznokcie. A my będziemy produkować najpiękniejsze. Pani je zaprojektuje, a ja je wyprodukuję i sprzedam. Wznieśmy toast za rewolucję, która przyniesie nam fortunę! John z łatwością robi wrażenie na nowo poznanej bogatej wdowie. Szybko przekonuje ją także, aby ta została jego wspólniczką. Proponuje, aby obejrzała jego projekty i dokonała w nich odpowiednich poprawek. Pani Olive zgadza się także odwiedzić jego garaż, który nazywany jest przez Johna pracownią artystyczną. W piątek 18 lutego 1949 roku wspólnie wchodzą do środka. O tym, co nastąpiło chwilę potem, w jednej z książek na temat kwasowego mordercy opowiedziała policjantka, która później brała udział w śledztwie. Gdy tylko wdowa pochyliła się nad stertą papierów wskazanych jej przez nowego wspólnika jako wstępne projekty, padł strzał z rewolweru. Z tego samego, z którego zabił poprzednie małżeństwo. Kobieta upadła na ziemię.
rozebrał ją i zdjął biżuterię. Jej ciało umieścił w beczce i zalał kwasem. Zabójca użył maski przeciwgazowej, ale pomimo tego opary kwasu nie pozwoliły mu zbyt długo przebywać w garażu. John robi więc sobie przerwę. Wychodzi do pobliskiej kawiarni, tam zamawia gotowane jajka i tost. Jakby nigdy nic, ucina sobie przy tym pogawędkę z właścicielem lokalu. Jest w wyśmienitym nastroju. Przecież właśnie dokonuje kolejnej, w jego mniemaniu, zbrodni doskonałej. Tym razem zarobi na niej blisko 40 tysięcy funtów, a to równowartość dzisiejszych 700 tysięcy. Na tyle szacowany był majątek rozpuszczającej się właśnie wdowy. Do garażu wraca następnego dnia. Wtedy opróżnia też zawartość beczki. Wylewa ciemny szlam na podwórze. Ponownie nie zwraca uwagi na pozostałości, które nie zdążyły się jeszcze rozpuścić. Wcześniej zabitego małżeństwa też przecież nikt nie znalazł. Dlaczego w tym przypadku miałoby być inaczej? Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Musiał powiadomić jedyną przyjaciółkę zamordowanej wdowy, panią Lane. John udaje się do niej następnego dnia. Jestem szalenie zaniepokojony. Pani przyjaciółka poprosiła mnie dzisiaj, abym odebrał ją spod sklepu i przywiózł do hotelu. Czekałem w umówionym miejscu od rana przez kilka godzin, ale nie pojawiła się. Może pani wie, co się mogło z nią stać? Jednak tym razem trafił na niezwykle podejrzliwą osobę. Urok osobisty Johna nie zrobił na Lane żadnego wrażenia. Kobieta wie doskonale, że jej przyjaciółka nie pojawiła się w hotelowej restauracji już podczas wczorajszego obiadu i kolacji. Pani Olive nigdy nie opuściłaby posiłku bez wcześniejszego powiadomienia o tym swojej przyjaciółki. Pani Lane postanawia więc zgłosić sprawę na policji. John osobiście zawozi ją na komisariat i obiecuje wszelką pomoc w odnalezieniu zaginionej wdowy. Przekazałam zdjęcia zaginionej i jej opis wszystkim pracownikom hotelu, w którym od 2 lat mieszkała. Kierownik hotelu zwrócił moją uwagę na dżentelmena, który w ostatnich dniach spędzał z wdową bardzo dużo czasu. Jego zdaniem wyglądał on bardzo podejrzanie jako mężczyzna w średnim wieku wśród tych wszystkich bogatych starszych kobiet. Postanowiliśmy to sprawdzić. Szybko okazało się, że John George Hay ma kryminalną przeszłość. Był karany za oszustwa, za fałszerstwa i 3-krotnie siedział w więzieniu. Starał się być pomocny i osobiście udzielał policjantom wskazówek mających pomóc w odnalezieniu zaginionej kobiety. Na wszystkie pytania odpowiadał z wyraźnym zaniepokojeniem. Twierdził przy tym, że jest reżyserem, co wkrótce okazało się być jego kolejnym kłamstwem. Policja, sprawdzając go, trafia na wynajęty przez niego garaż. Funkcjonariusze postanawiają zajrzeć do środka. Tam odkrywają kilka pojemników z kwasem siarkowym, specjalną odzież ochronną oraz rewolwer. Po dokładnym przeszukaniu pomieszczenia znajdują także dokumenty należące do małżeństwa Hendersonów oraz 3 osób o nazwisku McSwan. Były to m.in. dowody osobiste, prawa jazdy i paszporty. Żaden z policjantów nie wie jeszcze wtedy, że osoby te zniknęły bez śladu. Najważniejszym odkryciem okazał się być rachunek z pralni za usługę czyszczenia płaszcza, bardzo podobnego do tego, który nosiła zaginiona wdowa. Jeszcze tego samego dnia jeden z jubilerów zgłosił na policji przyjęcie większej ilości biżuterii. Okazało się, że kosztowności należały do zaginionej Olive. To potwierdziła jej przyjaciółka. A osoba, która sprzedała jubilerowi biżuterię, podpisała się jako John George Hay. Chwilę później został on aresztowany. Na początku twierdzi, że nie ma ze zniknięciem kobiety nic wspólnego. Zachowuje się arogancko i zuchwało. Jest pewny, że policja nie będzie w stanie niczego mu udowodnić. W pewnym momencie postanawia zagrać z policjantem w otwarte karty. Gdybym powiedział ci prawdę, nie uwierzyłbyś mi. Nawet dla ciebie zabrzmi to zbyt fantastycznie. Ale wiesz co? Opowiem ci o tym. Tej staruchy już nie ma.
Zniknęła całkowicie i żaden ślad po niej nie został. Rozpuściłem ją w kwasie. Jedyne, co możecie odnaleźć, to szlam, który wylałem przed moim garażem. Wszystkie ślady zbrodni zniknęły. Jak możesz udowodnić mi morderstwo bez ciała? Co więcej, John przyznaje się nie tylko do zamordowania wdowy, ale także do zabicia i rozpuszczenia w kwasie McSwanów, Hendersonów oraz trzech innych osób. Z zadowoleniem twierdzi, że ma na koncie 9 śmiertelnych ofiar. I rzeczywiście, na podwórzu przed jego garażem policjanci dokonują makabrycznego odkrycia. Przez kolejne 3 dni dokładnie przesiewają zebrany tam kwaśny szlam. Z lepkiej, cuchnącej substancji wydobyto ponad 13 kg ludzkiej tkanki tłuszczowej, 3 kamienie żółciowe, część lewej stopy, 18 niewielkich fragmentów ludzkich kości oraz nienaruszone protezy dolnych i górnych zębów. Może i na podstawie pozostałości zwłok nie było możliwości, aby zidentyfikować te osoby, ale ustalono, kto był właścicielem protez. Osobisty dentysta ostatniej ofiary potwierdził, że należały one do zaginionej wdowy. Odnalezione dowody wstrząsają Johnem. Przecież w jego mniemaniu miała być to zbrodnia idealna, bez ciała, bez śladów. Teraz nie pozostaje mu już nic innego, jak wszelkimi sposobami walczyć o życie i uniknąć kary śmierci. Postanawia udawać osobę chorą psychicznie. Na poczekaniu wymyśla wersję, że morderstw dokonał, aby pić krew swoich ofiar. Liczy, że w ten właśnie sposób zostanie zamknięty w szpitalu psychiatrycznym i nie trafi pod szubienicę. Opowiada policjantom nawet o tym, kiedy rzekomo miał stać się wampirem. 5 lat temu miałem wypadek samochodowy. Krew z mojej głowy spłynęła prosto do moich ust i wtedy doświadczyłem wizji. Zobaczyłem przed sobą las krzyży, które nagle zamieniły się w drzewa. Cały las zaczął się wić, a z drzew zaczęła płynąć ludzka krew. Wtedy do każdego z tych drzew podszedł człowiek bez twarzy. Zbierał cieknącą krew do kielicha. Gdy go napełnił, podszedł do mnie, dał mi kielich i kazał z niego pić. Kiedy się ocknąłem, nie mogłem już zapanować nad wewnętrzną potrzebą picia ludzkiej krwi. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu bada go wielu psychiatrów i wszyscy zgodnie twierdzą, że ten mężczyzna symuluje. Nikt nie dał się nabrać na te opowieści. W opinii specjalistów zabójca jest zupełnie zdrowy i może wziąć udział w procesie, który rozpoczyna się 2 miesiące później. Zebrane dowody wystarczyły, by ława przysięgłych uznała kwasowego mordercę winnym zarzucanych mu 6 morderstw. 3 kolejnych, do których się przyznał, nie udało się udowodnić. Wyrok za te przerażające zbrodnie mógł być tylko jeden – kara śmierci przez powieszenie. 4 miesiące później kwasowy morderca trafił w odpowiednie ręce. Naczelny kat Zjednoczonego Królestwa Albert Pierpoint wiedział najlepiej, co robi się z takimi jak on. 10 sierpnia 1949 roku o godzinie 8 rano pociągnięty przez Alberta drążek zwolnił zapadnię, która otworzyła się z hukiem. Tym samym wymierzyła sprawiedliwość Johnowi. Był to dowód na to, jak mylne może być przekonanie, że bez ciała nie sposób udowodnić zbrodni. Brytyjski profesor kryminologii David Wilson przyznał w filmie dokumentalnym zrealizowanym przez kanał Crime and Investigation, że John George Hay stanowił bardzo nietypowy przypadek seryjnego zabójcy. Swoich ofiar szukał wśród przedstawicieli klasy wyższej, których zniknięcie mogło zauważyć wiele osób, mogło wzbudzić wiele podejrzeń. Dodał również, że John potrafił wzbudzać zaufanie i to bardzo pomagało mu w jego przestępczej działalności. Gdyby seryjnym mordercom wyrastały rogi, ludzie z łatwością mogliby ich unikać. Niestety nie wyrastają, dzięki temu skutecznie udaje im się wtopić w tłum. Są wśród nich też ci czarujący, którzy zdają się być wiarygodni. Bez problemu zdobywają zaufanie swoich potencjalnych ofiar. Taki właśnie był John.
tym odcinku gościnnie wystąpił Maciej Jankowski. Głos tego pana możecie kojarzyć z radia Nowy Świat. Maciejowi serdecznie dziękuję za udział, a wam przypominam, że już w nadchodzący poniedziałek do porannej kawy, śniadania czy w drodze do pracy będziecie mogli odsłuchać kolejnego epizodu Kryminatorium. Do usłyszenia.